Także witam was w tym kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam kolejny odcinek ze serii Wujkowa Farma. W odcinku 31. W dzisiejszym odcinku pojedziemy sobie do Adama zobaczyć, jak tam idą dalej prace remontowe nad Bizonkiem oczywiście. Na początku oczywiście możecie wpaść na grupę na Facebooku i zostawić subskrypcję, zaznaczenia, paczkę w górę. Oczywiście. I napisać hashtag dalej, a przypnę wam serduszko. Także no, możecie napisać hashtag dalej, a przypnę wam serduszko. No i to chyba tyle, nie? Ja tylko tak wezmę, tylko nawet zrobię. Teraz ta komenda. Pyk. Dobra. Dobra. Jedziemy oczywiście. Kierunkowskaz na prawo. Widzi pani jakaś, to tylko sobie poczekamy chwilę, ale ładna, nie? Wam powiem szczerze. No i rurę. Na lewo się skręcamy oczywiście, żeby nie było, i rura, i jedziemy przez most oczywiście. Ja aż podskoczyłem. Nie no, dobra, ale autko wam powiem, że no na razie do tego czasu się sprawdza kapitalnie. No i dobra. No, mijamy, jak mówiłem, tego kolegę, jak pamiętacie, budowa dalej stoi. O, to tu. Dobra. Teraz zobaczymy, co tam Adam zmienił w Bizonie. Ten, no, w Bizonie zrobił. Dobra. Także, no, już idziemy zobaczyć, oczywiście. O kurde, osłony pozakładał. O, jedność tego założył. Dużo sklapy założył. O, się czkarnie założył. Tylko grzebienia gdzieś chyba nie ma. Naklejek jeszcze nie ma. Może Adam założy jak. Nie wiem, zobaczymy. O, klapa od silnika. Widzę sobie. Chyba możemy otworzyć, nie? To jest to mój kombaj. O, klawisze powyczyszczą. Ale co się dzieje? Aha, dobra, bo dziesiąta już jest. Dziesiąta wybiła i tak. Słoneczko już wyszło ponad horyzont, pewnie gdzieś nie wiem, gdzie ona jest. Nie, nie widzę. Nie widać stąd. No, także no, silnik jak widzicie. No chyba Adam go zrobił w porządku, nie ma już żadnych wycieków, pomalowany, srebrne elementy takie podobowane, jakieś węże zakute, wszystko. Nie no, ładnie wygląda. Dobra, zamykamy tą klapę. Wytrzęsacze są przeczyszczone. Nie wiem czy... No, właśnie. Czy o header nie zahaczy. O, tu też wszystko powymieniane. O, widzę, że kabelek od tego, od jak to się mówiło, kabelka, nie wiem, jak to się mówiło, tego rozłącznika, od tego włącznika, nie, prądów w kombajnie. Jak możemy tutaj się zajrzeć, tak, wytrząsacze są pomalowane, sita, nowiuteńkie wstawione oczywiście, lampeczki te nowiuteńkie oczywiście. No tu też, o tu już widzę, że cały mechanizm tego, tej sieczkarni już jest założony. Napinacze jakieś, pasy, ta, o już jeden pasek jest podłączony oczywiście, bo tutaj wiecie, tu jest napęd ogólnie i, no i tak to działa. O, gaśnicę założył. O, naprawił ośkę, widzę z tego co widzę, nowe gniazdo założył. No, on już porobił trochę.
No, otwórz. O, i tu też ładnie zrobił. No, widzę, że też nowy fotel założył, ale to jeszcze nie wszystko, co do niego przyszło. Jeszcze, jak wiecie, będzie tutaj kabina, z tego co wiem. Zobaczymy, czy przyjedzie na czas. Ma przyjechać w tym tygodniu, także zobaczymy. I się no. Znaczy, no nie w tym tygodniu, w sensie w tym tygodniu następnym, nie? Bo wy byście. A, i przy headerze zacznie dopiero jak założy kabinę działać. Dlatego no. No, w poniedziałek ma przyjść kabina. Czyli wtedy, kiedy ja już zaczynam ferię, oczywiście. No ale. I później będzie do odbioru chyba w piątek, z tego co wiem. Nie pamiętam już teraz. Nie wiem. Zależy jak Adam tylko zacznie. Chyba, że Adam już skończył te ogólne. Co się dzieje? Dobra, nie mogę ruszyć coś. Dobra, zobaczymy jak to będzie, nie? A my co? Jedziemy dalej oczywiście. Już jedziemy na pole. Bo trzeba dalej siać oczywiście. Oczywiście bym poza odcinkiem po nasionka, bo niestety, ale się obawiam, że mi braknie. No i kupiłem tam z 4 worków, nie, tam ile było, 8 worków chyba. Teraz już nie pamiętam. Pójdziemy zaraz na pole, to zobaczymy ile worków tam jest. Doliczając plus tego, że jeden został na dwukółce, nie? No idź, idź, idź. No i dobra. I rura. Teraz tutaj o, wykręcamy, zawracamy. Gasimy sprzęt oczywiście. Idziemy teraz w stronę oczywiście naszej 60. A w 60 jeszcze tak, dach musiałem wymienić to dodatkowo, bo popękał stary. A te widły to nie wiem po co są założone. Założyły się chyba przez przypadek, nie? Właśnie po co ja to włączam. I to ja. I pompę podkręciłem trochę. Możecie sobie posłuchać oczywiście. I nowy alternator założyłem do niego. I teraz pali od strzała. No. I to oczywiście szybko obrotowy, nie? No dobra. My sobie. Oczywiście. Dobra. Tutaj mamy co? Pszenicę, tak? No dobra, to tu posiejemy teoretycznie jęczmień chyba, nie? A, tylko tego. Włączyć się. Siejemy? Siejemy, oczywiście. No. Także możecie oczywiście strzelić tego subika, znacznie paczkę w górę. Bo to motywuje oczywiście do dalszego nagrywania odcinków dla was. A my co? Dalej sobie działamy oczywiście, nie? Także no, kapitalnie bailando, bailando. Oczywiście. I dalej będą się pojawiać oczywiście zajebiste odcinki z tej serii. Włączony. Dobra. Nie siejemy sobie drgęcko tym siewnikiem. Po jak idzie. No, dobra. Wyłączamy to oczywiście. A co to tam? A, dobra. Teraz tak, po tym jak zasiejemy,
To będą jeszcze jakieś nawozy pójdą po to, albo oprysk. Nie wiem, co jak co, oczywiście jakąś odżywkę, nie? Bo to, żeby sobie jakoś rosło. Ale prędzej chyba nawóz pójdzie jakiś jeszcze, nie? No bo nie wiem, co tam pójdziesz. Zobaczymy. Może RSM rozsieje nawet. Znaczy, no. No. Będę pryskał RSM oczywiście, nie? A RSM to jest taki płynny nawóz. Także wiecie. Także może możemy na litalny zrobić. Tylko nie wiem, czy RSM teraz się używa na wiosnę, czy na jesień też można. Ale zobaczymy. Ale RSM to dopiero wiecie. Chyba dopiero jakby to zboże wykiełkowało, czyli tak pewnie gdzieś jak kukurydzę bym kosił, nie? Na kiszonkę, bo też będzie taka akcja oczywiście. Oho, ale źle obsiałem, ale trudno. Zdarza się najlepszym. I to jest ostatni oczywiście odcinek z siewów. Jeden filmik będziecie mieli na TikToku, jak będę siał. Także zapraszam też na TikToka. Bo teraz lecimy po 300 obserwujących oczywiście. Także zapraszam, nie? A największym, no na TikToku chyba najważniejsze też jest bicie tego 1000, nie? Bo wtedy można robić live'y jakieś. O, wtedy to mógłbym wam zrobić kapitalnego live'a nawet, nie? Także no zapraszam. Na Instagrama też zapraszam, bo tam to nawet 100 obs jeszcze nie ma. Ale zapraszam oczywiście. Się wrzuci oczywiście. Rolniczego. Nie te kłęcie już chyba, nie? Ogólnie to tematyka rolnicza, nie? U mnie jest tak, że no. Niektórzy powiedzą, że ja w ciągniki sobie gram, nie? No ale wiecie, nie? To taka pasja, nie? Główna pasja oczywiście. Innej pasji nie mam po prostu. I fajnie po prostu, nie? Że no, pasja rolnictwem to jest ogólnie zajebista pasja. Także. No dobra. 13 minut odcinka. Myślę, że jeszcze jest 5 minut. 7 minut. Będziemy kończyć oczywiście, bo moje odcinki przeważnie trwają po 20 minut, standardowe. No wiadomo, jakby się zaś na odcinku dłużej działo, no to byłyby dłuższe. Dlatego no. Tak to wygląda oczywiście. A też nie będę nagrywał kolejnego odcinka z siewów, bo to już byłoby naprawdę nudne. No i co mam więcej powiedzieć? No, będziemy lecieć dalej, nie? Oczywiście lecimy po 300 subskrybentów na kanale, nie? Także możecie tam oczywiście szerzyć tą subskrypcję, nie? Tam nie pożałujecie, oczywiście. Bo też na live'ach, na odcinkach się coś tam dzieje zawsze, nie? Jakieś dymy. Także no, możecie zostawić ją. Nie namawiam, że musicie od razu. Możecie sobie pooglądać jakieś odcinki i ocenić najpierw i później możecie zostawić. Ale no według mnie warto zostawić, nie? Bo później w przyszłości możemy na przykład, nie wiem, może jakąś współpracę nawiążę z jakąś firmą. Na przykład z firmą do gier czy coś tego typu. I wtedy będę na przykład miał kod jakiś rabatowy czy coś i wiecie, wam się opłaci, mi się opłaci. Możecie nie umierać, jak to mówią. Także no zapraszam, nie? Ale dobra.
Dobra, 15 minut odcinka już jest. A my będziemy mieli akurat pole posiane. Tamto pole jest też takie malutkie, także ja będę nagrywał siewu, bo się nie opłaca. Tylko to nagram i tyle. Może coś nie było, nie? Że ja nie chcę nagrywać tam tego pola czy coś. No. Teraz tak, ziemniaki będą. A właśnie, mieliście napisać, czy akcja ziemniaki, ale widzę, że tam nie widziałem, żeby ktoś coś napisał. Dlatego teraz ja was informuję. Napiszcie w komentarzu, co chcecie pierwsze. Kiszonkę czy ziemniaki? Którą z tych akcji chcecie na kanale? Bo będzie takie trzy odcinki, myślę. No chyba trzy odcinki najprawdopodobniej. Kopanie chyba pierwsze. Później będzie ładowanie czy coś tego typu, nie? Oczywiście będę musiał pożyczyć znowu ładowarkę od kolegi. No bo jeszcze tura nie będę miał, bo dopiero na wiosnę będę taka do 60. Bo do zetora mi się nie opłaca. Według mnie. Bo według mnie jak zetor z turem, to bez napędu oczywiście. Oczywiście o takim 77, o takim 72-11 mówię, nie? Według mnie on bardziej byłby lepszy bez tego napędu. Ponieważ byłby zwrotniejszy, a do tura to wiadomo, że trzeba mieć zwrotniejszy ciągnik. Także no. No i rura. Oczywiście. Ej, ej, do przodu. No. No dobra, poczekajcie, przejedziemy sobie ciągnikiem. Przejedziemy sobie tutaj. O, ktoś ten tegest. I oczywiście miniaturka zrobiona. I oczywiście, o, jeszcze tak, na koniec. Ile mamy w tym zatorze oczywiście? Bo Jezu, już pustko. Dobra, to sobie jeszcze napełnimy i zjedziemy z Ursusa najprawdopodobniej, bo już chyba nie będzie mi potrzebny, nie? Napełnimy sobie siewnik. Bo na tamto pole mi starczy, to co tu już będzie. A to co tu już jest, to już... To czekajcie, bo jeden worek był na pewno. A to chyba cztery tylko worki kupiłem. No Jezu. No jeden, gdzie ten worek? Dobra, dobra. Dobra. To już tu będzie ustawione oczywiście. Ej, bo kurde. Może bym ja nie odwalił przypału. No i dobrze, że jęczy. Kiu, już myślałem, że ten tekst. Pomyjem się z nasionami. I tam też zasiejemy jęczmionek oczywiście, albo nie, tam chyba, nie, jęczmień, dobra.
Bo w tym roku chyba jęczmień będzie opłacalniejszy według mnie, nie? Pokażcie mi ceny. Już wam mówię. O Jezu, pszenica lepsza. No to pszenicę, to pszenicę posiemy. Przepraszam was. Pszenicę oczywiście posiemy na tamtym polu i będzie gitara. A teraz jeszcze sobie zajedziemy kapitalną 60 na gospodarstwo. I teraz oczywiście tylko sobie tak ustawię. Gdzie to jest? O Jezu, przeminąłem to jeszcze, co najgorsze. Nie to, nie to, nie to, nie to. To na 30. A, tylko jest jeszcze jeden mały problem. Bo niestety, ale jak ja wchodzę do gry, to te ustawienia tej 60 też będą się resetować. Niestety mi to. No i zajdziemy sobie kapitalną 60. Ale chodzi, kurwa, jak maszyna kapitalna. Nic nie jedzie. No i pio, i szpiątka, i rura. Gaz do podłogi, i rura. Dobra. No, tak czy tak 60 teraz wygląda. W sumie dużo się nie zmieniło przy dachu. Także ja sobie idę tutaj pogrzebać jeszcze na warsztacie. Oczywiście życzę wam miłego popołudniowego, miłego popołudniowego. Oczywiście piątku albo soboty. Nie wiem kiedy to wrzucam, ale chyba w piątek. Dlatego miłego popołudniowego piąteczku. I do kolejnego odcinka live'ów. I także Naura.